Siema, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku mojego vloga. Mam nadzieję, że poprzedni z targów Wam się podobał. Dzisiaj mamy sobotę 23 września, dokładnie godzina 8:08. Zwykle o tej godzinie jestem już na siłowni i robię swój trening. No, ale dzisiaj sobie robię taki mały wyjątek, ponieważ po południu około godziny 14 przyjeżdża do Dąbrowy Adam Nowacki. Jeżeli kojarzycie Adama, to wiecie, że jest on także powiązany z Bodypakiem i jest to były zawodnik kategorii męska sylwetka. Dlaczego były? Ano właśnie dlatego sobie o tym dzisiaj trochę porozmawiamy. Pogadamy o różnicach w przygotowaniach do męskiej sylwetki, do kulturystyki klasycznej, czym różni się cała ta otoczka jednej kategorii od drugiej. O czym jeszcze pogadamy, zobaczymy. To będzie taki spontan na bieżąco. Póki co, korzystając z okazji, odpisuję moim podopiecznym na maile, na wiadomości facebookowe. O, tak, moje ostatnie zakupy w Biedronce. Tak, wy też to widzicie. Dobra. No i co? No i teraz, tak jak obiecałem w moim poprzednim vlogu, zabiorę Was teraz do kuchni i pokażę Wam, jak przygotowuję swój omlet na słodko. Także zapraszam do kuchni. Przyszedł, bo usłyszał, że robię jedzenie, tak? Standardowo zaczynamy od oddzielenia białek od żółtek. Na jednego omleta schodzi mi 8 jajek, ponieważ daję do niego 6 białek i 2 całe jajka. Dzisiaj robimy 2 omlety, więc pójdzie 16 jajek. Tutaj, żeby Was nie zanudzać, troszkę przyspieszę. Dzisiaj piesek dostanie od Was jedno żółtko w prezencie. To na pewno mu nie zaszkodzi, a może nawet pomoże, jego sierść będzie bardziej błyszcząca. Wiesz? Masz. No. Bardzo lubi żółtka. No a mnie zostały 2 ostatnie jajka całe. Pyk. Raz. Pyk. 2. Dobra, teraz dodajemy płatki owsiane. Na jednego placka 120 gram płatków, razy 2. 240. Jeszcze trochę. Jeszcze trochę. Prawie. 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 O, 500 gram, nie. Za dużo. Kurde. Nie, nie chcę aż takiej masy, nie chcę. Dobra. 240. I co teraz robimy? Teraz tą całą piękną masę mielimy. Dobra, masę mamy prawie gotową. Ale jeszcze jedna rzecz, coś do smaku. Zwykle daję sobie jakiś aromat albo czasami daję mniej węglowodanów smaku owsianych, dodaję banana, czasami troszkę kakao, ale tym razem dam tak z 10-20 gram odżywki białkowej, żeby lepiej smakowało. Tym razem będzie to Delicious Way od Trendy. Ostatnio dawałem raz The Way'a, ale się nie skończył. No i tym razem postanowiłem zainwestować właśnie w Trendy ze względu na smak kokosowy. Jest naprawdę przepyszny. Powiem szczerze, że nie znam takiego drugiego białka o smaku kokosowym, żeby aż tak w pełni oddawało smak właśnie kokosu. Dobra, czyli tak jak mówiłem, do całej masy dodajemy jeszcze jakieś, a będzie plus 15 gram białeczka. No i ponownie blendujemy. Masa mamy prawie gotową, ale zapomniałem o takim dosyć jednym ważnym składniku, którym jest cynamon. Tak.
biorę sobie cynamonu. Nie wiem, czy wiecie, ale cynamon bardzo fajnie reguluje poziom cukru we krwi. Jest bardzo fajnym antyoksydantem. Więc sypę go sobie tak mniej więcej z 3 gramy. Okay. I teraz już na pewno blendujemy po raz ostatni. O niczym nie zapomniałem. O! Trzeba go przekręcić, to jest kubaniec. Dobra, tutaj zobaczcie, patelnia już nagrzewa. Tak jest. Zmniejszymy troszkę, żeby się nam nie spaliła. Zobaczcie, mamy tej masy, wyszło nam około 800 ml. Czyli tak, jak zawsze, standardowo rozlewam ją na dwa placki po 400. I rozlewamy tak na oko. Dosyć fajnie. Gęsta masa się zrobiła, między innymi przez białko. No i placek jest już na papierze. Zobaczymy, czy na oko dobrze wyszło. Zobaczcie. Idealnie. Idealnie. Dobra. No i co? No i placek się nam smaży. Ach, zapomniałem o jednej rzeczy. Właśnie. Przez to nagrywanie bym zapomniał o najważniejszym. O masełku orzechowym. Tak. Biorę tak z 15 gram około. Nie będę ważył, to już wiecie jak jest. Już się wie ile się bierze. Tak, jest tutaj niestety, muszę sobie pomóc drugą ręką. Dobra. Paluch wylizany. Teraz zobaczcie. Mamy coś takiego. No i teraz musimy to sobie wklepać. Przykryć masą. Tak, żeby po obróceniu placka to masło nam się nie przepaliło. Oczywiście możemy korzystać z wielu innych produktów. Ja akurat wybieram masło, ponieważ naprawdę mi rewelacyjnie smakuje. Od czasu do czasu sobie wkroję banana, ale naprawdę można masę innych produktów, owoców, na przykład truskawki, jeżyny, maliny, zależy od pory roku. No co Wam tylko do głowy przyjdzie, możemy tak sobie tu posypać i przyklepać. Wtedy mamy placka z niespodzianki. Zobaczcie, po mistrzostwo. Tacy. Pięknie. Dobra, zobaczcie. Placek taki średnio wypieczony, mało przerumieniony. Ale ja akurat takie lubię, ponieważ one są bardzo mięciutkie w środku, nie wysychają. Są bardzo przyjemne w jedzeniu, zwłaszcza kiedy mam go zjeść po południu. On dalej rozpływa się w ustach, zwłaszcza z tym masokiem orzechowym. No to co, to posiedział sobie tu jeszcze 2-3 minuty. Wrzucam kolejnego. No a my widzimy się pewnie za moment. Tylko już gdzie indziej. No siema. Jesteśmy w samochodzie w drodze do Bodypaka w Dąbrowie Górniczej, czyli do mojej pracy. Już Wam pokażę, jaka sytuacja na drodze. Jesteśmy prawie na miejscu. Tak jest. Już prawie dojechaliśmy. Jak widzicie, pogoda strasznie dupiata, jeżeli tak można powiedzieć. No, to już tutaj tak naprawdę. Dać napis Bodypak. A my sobie zaparkujemy tutaj. No i zobaczcie, wszystko pozałączane, wszystko pozapalane. Spokojnie można zacząć pracować. Zobaczcie, jak widzicie, nie pracuję sam, mam dosyć przyjemne towarzystwo. Dokładnie. No to co, to siadam i czekam na pierwszego klienta. No i zobaczcie, dopiero co otworzyłem sklep i mimo takiej dziadowskiej pogody już miałem pierwszego klienta, który zresztą bardzo się spieszył na trening, także wziął tylko to, co miał wziąć, a mianowicie CM3 Streka, jest to jabłuszczan kreatyny. Bardzo dobry wybór, jeżeli chodzi o czysty jabłuszczan kreatyny. No i co? No i ja zabieram się do pracy, ponieważ oprócz sprzedaży tutaj suplementów zajmuję się także montowaniem filmów na Sixpacka.
Także teraz właśnie pewnie zacznę sklejać ten vlog, a my widzimy się za moment. Z tego co wiem, Adam już jest, właśnie Michał po niego pojechał, no a ja teraz jadę do Centrum Formy i spotykamy się na miejscu. Czekamy na jedzonko, na hamburgery. Dawno nie robiłem cheat meala, w przeciwieństwie do Adama. On dawno zaś nie jadł czysto. No tak wyszło jakoś. Możesz coś powiedzieć o swoim jedzeniu codziennym? Ja staram się od początku tego miesiąca trzymać dietę, 5000 kalorii dziennie. No i dzisiaj jest mój taki pierwszy cheat meal. Hamburger po ciężkim treningu z Adamem. Jeżeli chodzi o moją osobę, to nie lubię tego określenia, ale jestem na tak zwanej masie, więc mogę sobie pozwolić i dobrze na mnie to działa. No, nie ukrywam, bawię się śmieciowe jedzenie. Dobrze ono na mnie działa, jak widać. Efekty są. Na razie nie mam zamiaru tego zmienić. Nie preferuję tego stylu odżywiania się, ale każdy wiadomo, ma swój organizm, na każdego inaczej to działa. Także tutaj właśnie sobie zjemy. Podobnego. Dziękuję. Ja nie będę siebie oszukiwał, będę jadł na to co mam ochotę. Głowa też wtedy spokojniejsza. Ważne, żeby jeść dużo. Chcesz być dużym, jest dużo. Mówisz? Co chwilę mówię coś innego. Miejsca. Posuń się. Goście muszą mieć więcej miejsca. Ale się rozpycha. Skubaniec. Już tak mam po prostu. Ty to kręcisz, tak? Dobra. Pamiętajcie, dieta jest najważniejsza. Zwłaszcza potreningowa. Teraz tego masz wagę? Teraz mam 108 kg. No. To tak, jeszcze hamburgerka? Cały czas. Taki przerywnik. 108 kg. Mhm. Ja mam teraz 97-98, także on jest 10 kg cięższy, że tak powiem. Ale on już jest na masie ile? Od kwietnia, gdzie był mój ostatni start na mistrzostwach Polski. Ej, czemu ja mam z serem, a ty bez? No właśnie. Pani się rypła chyba. Bo ty powiedziałeś mi, że ten jest z serem. Bo tak mi pani powiedziała. Chyba dostaniesz się jeszcze. Będę większy. To jest sekret właśnie, bo ja zawsze brałem z serem, z pustym serem. Ręka a mi Radek Słodkiewicz powiedział, Adam, ty jesteś za duży na te spodenki. Tak. Wszystko w temacie. Jeśli już jesteśmy przy trenerach, przygotowaniach, pomaga wam ktoś teraz w tym okresie, czy nie?
wiadomo, mam ryż, kurczak, tak, ale nie jem tego jałowodka, na przykład tam do keczupu, co bardzo mi poprawia smak. Staram się po prostu opierać dietę na zdrowych produktach, ale dodaję po prostu takie składniki, które sprawiają, że mi to jedzenie po prostu smakuje. No, to nie jest jakiś mega duży grzech, tak, a bardzo potrafi psychicznie przede wszystkim pomóc w trzymaniu tej diety, tak. No siema, właśnie wróciłem do domu po całym dniu. Jak widzieliście, jak wyszedłem rano z domu, tak wróciłem dopiero teraz wieczorem, jest grubo po 20. No i takie szybkie podsumowanie tego vloga. Ogólnie dzień mi się bardzo podobał. Jeżeli chodzi o pracę, było zaskakująco dobrze, jak na sobotę i na taką pogodę. Dziękuję w ogóle wszystkim ludziom, którym się chciało ruszyć do bodypacka właśnie w taką brzydką pogodę. Co do samego treningu, no trening mi się bardzo podobał. Jak widzieliście, Adam bazował na dość dużych obciążeniach. No niestety Adam generalnie bazuje na dość dużych obciążeniach od dłuższego czasu. Ja dopiero tak naprawdę rozpocząłem etap budowania masy mięśniowej. Jest to dopiero niecałe 4 tygodnie, także ta siła nie zdążyła jeszcze powrócić, tak jak, taka jak była przy rozpoczęciu roztrenowania. No ale trenowało mi się naprawdę zaskakująco dobrze. Już nie mogę się doczekać, aż wejdę na takie większe klamoty, ponieważ nie będę ukrywał, że trenuje mi się na takich dużych ciężarach najlepiej. Nie sprawdził się u mnie trening pompujący z moimi ciężarami. Moja sylwetka była o wiele lepsza. No cóż, no, jeżeli chodzi o moją znajomość z Adamem, to znamy się już jakiś czas temu ze sceny, ze startów. Ale tak bliżej poznałem go naprawdę dzisiaj. O wiele dłużej pogadaliśmy niż w trakcie zawodów, no bo wiadomo, na zawodach jednak każdy jest zajęty sobą, tak, jest zmęczony przygotowaniami i nie ma jak tak luźno pogadać. Adam jest naprawdę w porządku gościem. Naprawdę fajnie się z nim rozmawia. Fajny człowiek, fajny zawodnik. Co tu dużo mówić, dzień jak najbardziej udany, bardzo mi się podobał, a teraz zmykam już do domu, ponieważ czeka tam na mnie Natalia z kolacją, a może i nie, może będę sobie musiał tę kolację sam przygotować, bo już tak długo czekała, że bardzo możliwe, że poszła spać. To ja już się z Wami żegnam, do zobaczenia w następnym vlogu albo w następnym filmiku. Ponieważ mamy już w zanadrzu trening z naprawdę ciekawymi osobami. Także do zobaczenia, trzymajcie się, na razie. Nie, dlatego, bo jest drugi ruch wszędzie. Jednak nie, przecież mam rękę obrony. Muszę sobie dzisiaj trochę dalej. 40 minut na doświadczenie. 40 minut ja trening robię.